szanowni uczniowie, dzień pożegnania ze szkołą podstawową miał być zupełnie inny, bardziej uroczysty i doniosły. Jednak pandemia spowodowała, że w bardzo nietypowy dla naszej szkoły sposób dzisiaj się żegnamy. W tym wyjątkowym dniu chciałabym w imieniu nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz wszystkich, którzy dzisiaj zebrani, serdecznie Was pożegnać. Na pewno zapiszecie się w naszej pamięci oraz na kartach historii naszej szkoły. Jestem przekonana, że czas spędzony w murach naszej placówki nie jest czasem straconym, że była to dobra lekcja przygotowująca Was do dalszego etapu edukacyjnego. Od dzisiaj zaczniecie nowy rozdział Waszego życia. Nigdy nie traćcie wiary w siebie. Miejcie zapał, entuzjazm i odwagę. Nie bójcie się marzyć. Staraliśmy się kształtować Wasze charaktery i Waszą osobowość w myśl twierdzenia Tadeusza Kotarbińskiego, że nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie porządnego człowieka, takiego, na którym zawsze można polegać i który nikogo nie pozostawi w potrzebie. Życzę Wam samych dobrych dni, wielu sukcesów w nowych szkołach, mądrych wyborów, realizacji pasji, zainteresowań, ale przede wszystkim w dniu dzisiejszym zdrowia. Kochani, wszyscy liczymy, że nie zapomnicie o naszej szkole, o Waszej pierwszej szkole. Będziecie nas wspominać, gdziekolwiek znajdziecie się na ścieżkach Waszego życia. Z całego serca wszyscy życzymy Wam, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwymi ludźmi. Powodzenia i dziękuję. Dziękujemy Pani Dyrektor. Myślę, że dla Was jest to kolejny krok w Waszej karierze, w Waszej ścieżce edukacyjnej. Życzę Wam, żebyście trafili na wyrozumiałych nauczycieli i w nowej szkole spotkali wspaniałych przyjaciół. Jeden strzep swojego honoru, ślub umiejętny. Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię. Zgodnie i z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi w Opalenicy. Ślub umiejętny. Zdobytą wiedzę, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu. Ślub umiejętny. Zawsze pracować sumiennie i uczciwie. Czynne współuczestniczyć w życiu naszego kraju. Ślub umiejętny. Na żadnym zakończeniu, a zatem nie mógłby wyróżnić również i nas.
ale ja zawsze żartuję, mówią na mnie burmistrzowa, więc wręczę Wam, pozwolę sobie wręczyć tym najlepszym dwóm kandydatom nagrody, które przyznał Pan Burmistrz. Złotemu absolwentowi szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi imienia Andrzeja i Władysława Niegolewskiej w Opalenicy, Agacie Modzelewskiej, w uznaniu wyróżniających osiągnięć w nauce życzę przekonania o słuszności kroczenia własną drogą oraz wytrwałości w realizowaniu życiowych planów. Brawo, Agata, zapraszam Cię. Ale w tym roku jest dwóch złotych absolwentów, ponieważ to dwie osoby, że tak powiem, łeb w łeb osiągnęły finał szkoły podstawowej. Drugim złotym absolwentem szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi w Opalenicy został Malwina Kaczmarek. Zapraszam, Malwinka. Zapraszam, Igor. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę ucznia, wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, działalność charytatywną, aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Gratuluję. Wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz angażowanie się w pracę na rzecz szkoły i środowiska. I w Waszej klasie, kochani, takimi osobami są Adam Czarnak, Julia Kaczmarek, Kaczmarek Marina, Kaczmarek Igor, Kwaśny Zofia, Malieckie Marce, Mądra Ida, Mocelewska Agata, Mroczek Mieszko, Roszkiewicz Zofia, Waczyńska Aleksandra, Zawala Susanna. Zestawy klas ósmych. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymają również Daria Szajek z klasy ósmej B, Antonina Walenciak, Zuzanna Cicha, Maria Borecka, Marcelina Pluskota. Z klasy ósmej C natomiast Kacper Kubiak, Patryk Michałowski i z klasy ósmej D Adrian Graf. Również brawa na tym. Tylko pamiętajcie zawsze, że trzeba dążyć do określonych celów, do sukcesu, ale ważne jest też to, w jaki sposób do tego dążycie. Bo jeżeli będziecie osiągać swoje cele, nawiązując relacje z ludźmi, mając wokół siebie przyjaciół, to później, gdy osiągniecie sukces, to ci przyjaciele będą
współuczestniczyć w tym waszym sukcesie, będą razem z wami się w nim cieszyć. Także warto tutaj pamiętać o tym, żeby mieć wokół siebie przyjaciół, bliskich, znajomych i razem z nimi dążyć do tych obranych celów. Jest wśród was tak zwana legia cudzoziemska, która zasiliła nasze szeregi na początku roku szkolnego i to oni właśnie są autorami spektakularnego sukcesu, jakim było Mistrzostwo Polski w sztafetowych biegach krzyżowych wywalczone w Olsztynie po Wrocławiu jesienią ubiegłego roku. Wśród chłopaków, którzy dokonali tego wyczynu są Radek Bielżewski, Sebastian Przybylak, Filip Tonder i Andrzej Trojnarski. Chłopacy, proszę, żebyście powstali i byśmy nagrodzili was drogimi brawami. Dziękuję bardzo. Ogromne gratulacje jednak należą się wszystkim uczniom. Wy również osiągnęliście niesamowity sukces. Ukończyliście szkołę, wykorzystując swoje talenty w mniejszym lub większym stopniu. Jakie mądre zdanie, sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz.